Ulga 10% to jeden z odpisów, z których Polacy często korzystają w pierwszych 2 latach pracy w Norwegii. Jest to dobre rozwiązanie dla podatników, którzy nie mogą rozliczać się w statusie pendler, a dzięki niemu wciąż mogą liczyć na atrakcyjny zwrot podatkowy sięgający do 40 tysięcy koron. Wystarczy udokumentować, że rok 2017 był pierwszym lub drugim rokiem pracy w Norwegii i że samodzielnie pokrywało się koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Norwegii. Na naszej stronie internetowej www.multinor.no można znaleźć listę niezbędnych dokumentów oraz informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania rozliczenia podatkowego.